Vexin. Fajne dzieciaki tutaj masz. Młodzieży. A dzięki, dzięki. Starałem się cały dzień, szukałem Shadowmane'u. Byłaby szkoda, jakby ktoś. Nie, Jerzyk, zobacz. Jerzyk! Nie! Cześć, Liska. W tym filmiku dowiecie się, jak oswoić Mywinga i troszeczkę informacji na jego temat. Zapraszam. Mywinga możemy spotkać na północnej części biomu Eden, czyli po prostu tego zwykłego zielonego terenu. No i troszeczkę też ich znajdziemy na środku. Samo to stworzenie nie jest zbytnio agresywne, no i żeby je oswoić, nie musimy się za bardzo zamęczyć. Jedyne co musimy zrobić, to uspać tego Dinka. Jednakże podobnie jak Gaspak, gdy tylko strzelimy do niego, on zacznie uciekać. No i co najgorsze, odlatywać. Więc przydałoby się zrobić na niego jakąś pułapkę. Jest szansa, że jeżeli ma mało torporu taki Mewing, możecie po prostu do niego strzelać. Ale na przykład przykładem Fexin lubił go łapać w billboardy. No i jakoś mu się to udawało, więc może wam też się to przydać. Ale jeżeli chcecie łatwiej, to możecie zawsze na przykład strzelić do niego po prostu z siatki. No i przez tą minutę właśnie po prostu go uśpić. Taki Mewing nie jest wymagający i możemy go oswoić po prostu majoberkami. Po oswojeniu, żeby jeździć na tym Mewingu, potrzebujemy skratować dla niego siodło. Robi się je w warsztacie i ma ono pewne umiejętności też. Jeżeli chodzi o same zdolności Mewinga, to pod lewym przyciskiem oczywiście może on gryźć. Mewing nie jest za bardzo dobrym dinozaurem, jeżeli chodzi o walkę, ale na start gry jest naprawdę świetnym dinkiem do poruszania się. Może on szybować tak jak Rock Drake, niestety nie może on przyczepiać się do ścian, lecz jeżeli ogarniemy jego sterowanie, to naprawdę fajnie możemy się poruszać po mapie. Przykładowo, jeżeli lecimy i wlecimy nagle w ziemię, to wtedy dziobak zaczyna się ślizgać. Podobnie jak kreter szczur niszczy wszystkie drzewa i kamienia przed nim. W zależności czy lecimy z górki, to właśnie nasza szybkość będzie większa. Taka sama sytuacja dzieje się na wodzie, możemy troszeczkę po niej się ślizgać. Co jeszcze jest fajne, że jeżeli wlecimy z góry prosto w dół, to wtedy zrobimy po prostu taki atak jakby bomby, do mnie jak na przykład robi Managarm, zadając wtedy nawet spore obrażenia. Również jeżeli przytrzymamy spację, to wtedy możemy wyskoczyć w górę, tak jak Blitzstarker. I podobnie jak Blitzstarker też możemy zrobić sobie tak zwany spadochron. Używając prawego. Tam dziobak ma jeszcze pod prawym przyciskiem myszy tak zwaną poduszkę powietrzną, która jest troszeczkę w podobie jak Gazbaga. Jednakże nie wystrzela dinków tak bardzo jak on, ale tym razem zadaje większe obrażenia i są one trzykrotnie większe niż jego podstawowe obrażenia. Poza tym wszystkim, dziobak ma jeszcze umiejętność pod C. Jeżeli klikniemy C, na przykład gdy jesteśmy przy jakichś małych dzieciakach, to wtedy weźmiemy je do środka na nasze koszyczki w siodle. Jeżeli przytrzymamy C, to wtedy je zrzucamy z siebie. Może to być fajne do przenoszenia dinków, ale co jeszcze jest dobre? To, że możemy w taki sposób kraść jakichś innych osób, właśnie dinozaury. Przykładowo, jeżeli na przykład spotkamy jakiegoś gościa, który ma dzieciaka przy sobie, to możemy po prostu go podnieść i wtedy jakby jest już nasz. A ten gościu może go uzyskać tylko w taki sposób, jak na przykład my ukradliśmy. Dziobak ma jeszcze oprócz tego tak zwaną opcję niańczenia. I gdy ją odpalimy, to wtedy dziobak będzie działał tak samo jak koryto. Będzie mógł karmić dinki, które będą jakby w jego zasięgu. Fajne jest w tym właśnie dziobaku, to, że jedzenie ma o wiele dłuższy termin ważności. No i też takie mięso i właśnie jagódki ważą o wiele mniej w nim. A co według mnie jest jakby najważniejsze, to jeżeli będziemy dodawać mu w szybkość temu dziobakowi, to wtedy będzie zwiększał mu się teren, w którym może karmić właśnie dinki, ale oprócz tego będzie jeszcze zwiększała się jakość karmienia tych dinków. Jeżeli na przykład dodamy 50% właśnie w szybkość, to wtedy nasze dinozaury będą mieli o 50% więcej jedzenia po zjedzeniu. Oczywiście, jeżeli dodamy 50% więcej szybkości. Więc na przykład, jeżeli Miomik będzie karmił bięskiem, to zamiast 50 będzie ono dawało 75 jedzenia dla naszych dinków. Kolejną świetną umiejętnością właśnie tego dziobaka jest to, że może on znosić właśnie jajka. I te jajka nie są takimi zwykłymi jajkami. Jeżeli o to chodzi, to jest ich bardzo dużo rodzajów. Aż właśnie w zależności, jaki kibel możemy z nich stworzyć. Na przykład jeżeli wyleci nam proste jajko Miałminga, to możemy z niego zrobić prosty przysmak. Jeżeli wyleci nam nadzwyczajne jajko, to wtedy możemy stworzyć nadzwyczajny przysmak. No i tak dalej, i tak dalej. Mając mnóstwo właśnie tych Miałmingów, nie musimy się martwić o to, żeby mieć po prostu mnóstwo rodzajów dinków, które będą dawały specyficzne jajka. Teraz to bardziej będzie wyglądało w taki sposób, że mnóstwo Miałmingów będzie sobie siedziało i robiło po prostu te jajka. Jeżeli chodzi jeszcze o jajka, to pokazane jest, że Miałmingi właśnie nie mają płci. Jednakże to nie znaczy, że nie mogą się rozmnażać. Jeżeli weźmiemy dwa właśnie takie Miałmingi, to możemy je ze sobą rozmnożyć. Fajne jest to, że oba właśnie będą w stanie zjeść jajo. I z tego jaja wykluje nam się właśnie kolejny dziobak. No i te jajka również mają szansę być prostym przysmakiem, albo na przykład nadzwyczajnym, lub innymi przysmakami. Nie miałem sytuacji, że automatycznie właśnie dziobaki się
się wykluwały, ale czasem udawało mi się zebrać właśnie to jajko. Możliwe, że aktualnie jest to właśnie bug, ale zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądać, bo Genesis 2 cały czas się zmienia. Wydaje mi się, że to chyba już na tyle. Trzymajcie się, do następnego, cześć. A, no i oczywiście, jeżeli cokolwiek powiedziałem źle, pamiętajcie, że można napisać komentarz.